Dzień dobry. Nazywam się Wiesław Kosakowski, jestem dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz Gdyńskiej Szkoły Matury Międzynarodowej, czyli po prostu Gdyńskiej Trójki. Szanowni uczniowie, szanowne uczennice szkół podstawowych, już niedługo będziecie absolwentami i absolwentkami swojej szkoły i rozpoczniecie, uwierzcie mi, najpiękniejszy okres życia. Będzie to czas odkrywania zdolności, czas zadawania pytań, poszukiwań, rozwiewania wątpliwości, odkrywania siebie, kształtowania osobowości, ale także czas nawiązywania przyjaźni oraz rodzenia się miłości. Bywa, że tej jedynej na całe życie. Zachęcam Was do tego, abyście ten piękny czas spędzili właśnie w Gdyńskiej Trójce, która jest szkołą otwartą dla każdego pracowitego i ambitnego ucznia. Ucznia krnąbrnego intelektualnie, poszukującego, takiego, który nie boi się zadawania pytań, ucznia empatycznego, spolegliwego, czyli takiego, na którym można polegać i który zawsze stanie w obronie słabszego. Ucznia zdolnego, czyli każdego ósmoklasisty i każdej ósmoklasistki, bowiem nie ma uczniów niezdolnych. Zapewniam, że w naszym liceum pomożemy Wam odkryć Wasze zdolności i je rozwinąć. Zdolności naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne, obywatelskie. W trzecim LO rozwiniecie swoją przedsiębiorczość. Jestem przekonany, że edukację w Gdyńskiej Trójce pogodzicie ze swoimi dotychczasowymi oraz przyszłymi zainteresowaniami i pasjami pozaszkolnymi. Nauką muzyki, malarstwa, aktywnością w klubie sportowym, czy też w ramach organizacji charytatywnej. Trzecie LO w Gdyni proponuje Wam bardzo wiele dróg zrównoważonego rozwoju, między innymi biologiczno-chemiczną, humanistyczną, prawniczą, artystyczną, matematyczno-fizyczną, matematyczno-informatyczną, matematyczno-geograficzną, matury międzynarodowej. W naszej szkole możecie także rozpocząć wytyczanie swojej bardzo zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej. Od lat do Gdyńskiej Trójki po naukę przyjeżdżają młodzi ludzie z dużych i małych miast lub wiosek ze wszystkich regionów geograficznych całego naszego kraju. Po ukończeniu nauki, zdaniu matury krajowej lub międzynarodowej z powodzeniem kontynuują oni swoją edukację na wymagających uczelniach polskich lub zagranicznych. Drodzy ósmoklasiści, drogie ósmoklasistki, trzymam kciuki za Wasze czerwcowe egzaminy i życzę, aby każde z Was zdobyło taką liczbę punktów, która zagwarantuje miejsce wymarzonej klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Mam nadzieję, że tą szkołą będzie Gdyńska Trójka. Zatem serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia Gdyni, cudownie morskiego miasta w Polsce i podjęcia nauki w trzecim LO. Bardzo łatwo do nas trafić, wszak wszystkie drogi prowadzą do Gdyni. Przyjedź, obejrzyj, posłuchaj, dotknij, zapytaj, porozmawiaj, podejmij decyzję i zostań z nami. Zapraszam do Gdyni, na pierwszy dzwonek do Trójki, do Gdyńskiej Trójki.